Witam Państwa bardzo serdecznie w gorących pytaniach telewizji w Polsce.pl w takim gorącym kolejnym dniu po wyborach. Po wyborach, które mówi się, drodzy Państwo, że zmieniły bardzo wiele, a niektórzy twierdzą, że wszystko. Były niespodzianki. Okazało się, że do Europarlamentu nie weszli kandydaci partii Kukiz15. I Konfederacji, ale ta druga kwestia jest, wydaje mi się, dużo mniej istotna. Dzisiaj zadajemy w związku z powyższym pytanie prowokacyjne, chociaż bez złej woli, to bardzo istotne. Czy Paweł Kukiz pogrążył swój ruch, czy nie? Moim zdaniem te chmury, które są nad ugrupowaniem Pawła Kukiza, do końca czarne nie są. Może trzeba wierzyć. I o tym chciałbym porozmawiać z moimi dzisiejszymi gośćmi. Tomasz Rzymkowski, Kukiz15. Dzień dobry. Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Zaczniemy od pana Tomasza, panie Tomaszu, bo to pytanie, które jeszcze raz powtarzam, jest prowokacyjne, jak wszystkie media dzisiaj, ale ono... ma w sobie pewien przekaz, bo pytanie jest, co dalej? No, trzeba walczyć dalej i będziemy na pewno walczyć. No, widać, że to nie były nasze wybory. Nasz elektorat najprawdopodobniej nie poszedł w 100% do urn, bo jeszcze na jesieni mieliśmy 900 tysięcy głosów w wyborach samorządowych. Teraz było tylko 500 tysięcy głosów. No, oczywiście bardzo wysoka frekwencja, ale ja bym się na to nie obrażał, wręcz przeciwnie, cieszę się, że Polacy poszli głosować. No, na pewno bardziej cieszę się, że wygrało Prawo i Sprawiedliwość niż Koalicja Europejska. Pod tym względem jestem spokojny i też cieszę się, że Konfederacja nie przekroczyła tego progu, bo jest to formacja moim zdaniem bardzo szkodliwa dla Polski. I tutaj po raz kolejny mogę tylko i wyłącznie rozwiać wszelkie spekulacje na temat jakiejś fuzji, połączenia się z Konfederacją, bo ja sobie nie wyobrażam takiej możliwości. Będziemy walczyć dalej, no, zobaczymy, jaki będzie efekt. No, kolejne wybory za kilka miesięcy. Pan Paweł Kukiz, z którym będziemy się próbowali przynajmniej połączyć, obiecał nam krótką rozmowę na antenie, napisał dobę temu, że ludzie po raz kolejny wybrali PO-PiS i to mnie bardziej boli niż nasz wynik. Po raz kolejny wybrali system niewolniczy, gdzie jedynie raz na 4 lata mogą zadecydować, który z dwóch panów będzie ich mniej lub bardziej gnębił. Albo da jedną miskę ryżu więcej. Paweł Kukiz znany jest z takich prowokacyjnych wystąpień, z takich prowokacyjnych wpisów, a to nadaje pewien koloryt naszej dyskusji publicznej. Ale pytanie do pana posła Bartosza Kownackiego. Czy wyobraża pan sobie, że Kukiz15 na przykład wchodzi do Sejmu jesienią i czy to jest również dla was partner do rozmowy, partner do współpracy? Znaczy, po pierwsze, nie zgadzam się z tym twierdzeniem, że Polska wybrała PO-PiS, bo już PO nie ma. Nie ma czegoś takiego. PO nie ma, być może nad koalicji europejskiej nie ma. Tam już po prostu oni mają dużo większy problem niż Kukiz, dlatego że tu przynajmniej wiadomo, kto jest liderem, wiadomo, na jakie poparcie można liczyć i można je próbować odbudować. Natomiast w przypadku tego dziwnego tworu po drugiej stronie, to w zasadzie będą teraz się wszyscy ratowali, no poza europosłami, bo ci będą brali sobie te pensje. Jeżeli chodzi o Kukiza, to po pierwsze, no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest, my się różnimy zasadniczo, ale to jest ta część opozycji, z którą można rozmawiać. To widać, my pracujemy chociażby razem w komisji Ambergold. Jesteśmy w stanie nie zawsze się zgodzić, nie zawsze te głosowania są takie same, ale rozmawiać, a takiej rozmowy nawet w kuluarach nie mamy szans przeprowadzić z panem Brejzą, bo w ogóle jest nastawiony na nie. Nie mówię już o Nowoczesnej, bo tej partii też już nie ma w ogóle fizycznie. Kiedyś jeszcze próbowała być jakoś tam niezależna na samym początku, ale później to się skończyło. I taka opozycja jest potrzebna, dlatego że no, żadna partia, nawet jak mielibyśmy większość konstytucyjną, teraz się o tym mówi, nie ma monopolu na wiedzę, nie ma monopolu na dobre rozwiązania. Jeżeli nie ma kogoś, kto w sposób zdroworozsądkowy tłumaczy, słuchajcie, wy robicie to źle, to robicie inaczej, to powinno być zrobione inaczej. Mm-hmm. Tylko potępia w czambuł, no bo dzisiaj no właśnie z tymi tworami po drugiej stronie się nie da rozmawiać, bo one zawsze będą na nie, nieważne czy będzie dobrze, byśmy obniżyli podatki do zera i też by byli niezadowoleni. Musimy panu przerwać, bo połączyliśmy się z Pawłem Kukizem. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry. A kto tak śliczy? Bo ja słyszałem fragmenty tej rozmowy. Przed chwilą mówił pan Bartosz Kownacki, który stwierdził, że dobrze mogłoby się wam współpracować, bo współpracujecie na wielu płaszczyznach obecnie w Sejmie i że potrzebna jest zdroworozsądkowa opozycja. No może to jest jakiś sygnał również dla pana, ale przede wszystkim, panie przewodniczący, pytanie, co dalej?
No przede wszystkim to trzeba przekroczyć próg, żeby być konstruktywną opozycją. Od tego trzeba zacząć, czyli osiągnąć właściwie przy tej bardzo dużej frekwencji, żeby przekroczyć, żeby Kukiz 15 otrzymał 5%, musiałby dostać w wyborach jesiennych mniej więcej tyle głosów, co w 2015 roku liczebnie, kiedy to osiągnął prawie 9%. Więc to jest bardzo ciężkie zadanie. No natomiast no, z całą pewnością trzeba o to walczyć i tyle. No, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Mhm. Na pewno bardzo ciężko jest, bardzo ciężko. Można przetrwać, nie posiadając pieniędzy, ale wygrać, no to już jest rzeczą niemożliwą. O tym też będę musiał bardzo mocno pomyśleć. A przyjmijmy roboczą hipotezę, że otrzymujecie 3%. Przyjąłby pan publiczne pieniądze i na przykład no przeznaczył je po to, żeby właśnie budować struktury, a co najważniejsze, żeby przeznaczyć ten program na wpajanie ludziom, na promocję tego waszego programu, który no przecież nie jest wykluczający się z programami dużych, niektórych partii politycznych, chociażby Prawa i Sprawiedliwości. Ja przez 4 lata, panie redaktorze, przez 4 lata udowodniłem, że można przetrwać na samych pieniędzy otrzymywanych na biura z tak zwanych dotacji. Natomiast subwencje, no oczywiście one powinny pełnić rolę wspomagającą, natomiast one są obecnie w sposób ogromny przeżerane po prostu, marnotrawione przez partie polityczne. No, ale mimo wszystko te partie te pieniądze otrzymują, a w związku z tym tworzy się ogromna dysproporcja szans, no i pan, jeżeli my dla przykładu wydajemy na, mamy ze zbiórek publicznych około tam 1 000 000 złotych, a często z własnych pieniędzy mamy około 1 000 000 złotych na kampanię europejską, to pan sobie porówna z pieniędzmi, jakie posiadały pozostałe partie, łącznie z Konfederacją, która przecież też bierze kolosalne subwencje, za chwileczkę ma otrzymać 5 000 000 złotych kolejnej transzy Partia Wolność. Więc na pewno, jeżeli chce się walczyć, to trzeba pomyśleć o przyjęciu tych subwencji. Czyli bierze pan to pod uwagę? Proszę pana, przede wszystkim muszę przekroczyć 3% próg, który takie subwencje przyznają. Muszę, żeby z kolei pełnić rolę konstruktywnej opozycji, muszę przekroczyć 5%. A szanse na tego typu wyniki, przekroczenie 5%, to znacznie niższe w sytuacji, kiedy się pieniędzy nie posiada, to jest raz, a poza tym znacznie niższe przy tej ogromnej frekwencji. No zobaczymy. Jeszcze pytanie jedno, bo pojawiły się takie głosy, głównie społeczności, że tak powiem, twitterowo-facebookowej. To może trzeba zacząć rozmawiać z Konfederacją. Bierzecie to w ogóle pod uwagę? Proszę pana, ja wielokrotnie mówiłem, że ja nie widzę możliwości współpracy z panem Januszem Korwin-Mikke. To jest pierwsza podstawowa sprawa, która w ogóle w jakikolwiek sposób wyklucza rozmowy czy jakieś kontakty z pozostałymi podmiotami. Poza tym ja chciałem przypomnieć, że te osoby pozostałe z Konfederacji, czyli Wilk, Jakubiak, Leroy, to są ludzie. Jak ja słyszę, hasła przyłączcie się do Konfederacji, no to mi się troszkę chce śmiać, bo to przecież są przecież ludzie, tą Konfederację tworzą ludzie, którzy odeszli z Kukiz 15. Więc wie pan, z klubów, które mieli pełny pluralizm, mieli wolność głosowań, absolutną, co nam często zarzucano, więc ja nie bardzo widzę poza jakimś partykularnym interesem innych powodów, by przez które oni odeszli. No, mówię o Wilku i o Kulesze na przykład. No. Więc nie wiem, no najpierw Korwin absolutnie wyklucza, choćby z tego powodu, że nie dotrzymał w kampanii prezydenckiej w 2015, umawialiśmy się, że nie będziemy wzajemnie atakować swoich czołowych takich postulatów. On na kampanii, on w debacie prezydenckiej w kluczowym momencie zaatakował Jowy jako głupi pomysł, wie pan. Poza tym umówiliśmy się na to, że w sytuacji po ostatnim sondażu ten, który otrzyma niższe poparcie, wycofuje się z wyborów i przekazuje poparcie drugiemu. No i tym drugim byłem ja. Korwin się nie wycofał i nie przekazał poparcia. No to są, wie pan, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja nie jestem w stanie towarzysko nawet spotykać się z człowiekiem, który mówi o tym, że woli, żeby jego córkę klepał pedofil po pupci, zamiast tam jakiejś lekcji wychowania seksualnego. Takich wypowiedzi jest mnóstwo. To nie moja bajka, proszę pana. Najpierw musiałoby się tam wyjaśnić. Pierwsza sprawa, żeby w ogóle podjąć jakieś rozmowy. Słuchając pana przewodniczącego, widzę, że jednak jakieś światełko w tunelu
dla państwa jest. Bardzo serdecznie dziękuję, panie przewodniczący, za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego panom i państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No właśnie, mamy jak zwykle mocne słowa Pawła Kukiza, co jeszcze raz mówię, nie musi być minusem, choć czasami może warto prowadzić taką dyplomację polityczną, którą niektórzy z was uprawiają. Szef nie do końca musi. No właśnie, brać subwencje czy nie? Jakie jest pana zdanie, panie pośle? No, żeby brać subwencję, po pierwsze trzeba mieć partię polityczną, więc trzeba by było założyć partię polityczną. Nie wiem, czy jest to możliwe przed wyborami jesiennymi, bo proces rejestracji trwa czasami nawet rok czasu. Panie pośle... Można to zrobić spokojnie akurat. To jest najmniejszy rok. Sądowni prawnicy, pan poseł z prawnikiem spokojnie poradzi. I to będzie do przeskoczenia. To będzie do przeskoczenia, mówi Bartosz Kownacki. To jest rada, rozumiem. Wierzę w umiejętności pana posła. Tak, to prawda. Tomasz Żukowski jest prawnikiem bardzo sprawnym. Chciałbym pana spytać, panie pośle, jeszcze zostając oczywiście przy naszym gorącym pytaniu, czy Paweł Kukiz pogrożył swój ruch, słuchając przed chwilą pana Pawła Kukiza, mam nieodparte wrażenie, że tak do końca nie jest, ale inne pytanie. PiS jest na fali. To ewidentnie widać. Ten gigantyczny, moim zdaniem, sukces wyborczy przy tej polaryzacji, olbrzymia przede wszystkim mobilizacja elektoratu, to robi wrażenie nawet na waszych przeciwnikach. Czy wy jeszcze jesteście w stanie zauważyć mniejszych? Znaczy, wiesz, oni są potrzebni. Ja nie zgadzam się z tym, że w Polsce dochodzi właśnie do takiej sytuacji duopolu dwóch partii politycznych, bo wiesz, jak powiedziałem na wstępie, tam nie ma nikogo. Znaczy nie ma normalnej opozycji, to są ludzie kontestujący wszystko. Po drugie, w samej Zjednoczonej Prawicy są dwa mniejsze ugrupowania, z Partia Gowina i Solidarna Polska, i dzięki temu, że właśnie się nie dzieliliśmy, to było pewnym problemem właśnie Kukiza, to sam lider powiedział, że tam dużo osób odchodziło. U nas w przeciągu ostatnich 4 lat, tak mniej więcej trzeba policzyć, my się zjednoczyliśmy, wyciągnęliśmy wnioski po ostatnich eurowyborach. Zresztą ja liczyłem, że ten nasz wynik będzie około 40%, bo wystarczyło sumować wynik PiS-u, Solidarnej Polski i Partii Gowina i to dawało 38%. Dostaliśmy jako bonus za to, że jesteśmy zjednoczeni, ale to nie znaczy, że nie należy widzieć tych małych, co nie zawsze oznacza, że trzeba iść w koalicji, dlatego że to nie jest tak, że za każdym razem się sumuje. Pokazała to Koalicja Europejska. Jakbyśmy tak przyłączyli nawet chociażby Kukiza do nas, to mogłoby się okazać, że te głosy Kukiza przejdą na inne ugrupowanie. Dlatego, że to jest elektorat, który moim zdaniem w ogóle nie poszedł do tych wyborów. Mówiąc o tych 900 tysiącach w poprzednich wyborach, a teraz 500 tysiącach. Pewnie część to są ludzie, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ale nawet ja mam wśród znajomych wyborców Kukiza i w ogóle nie poszli, bo ich, to jest partia antysystemowa z założenia. Tak. No, bardziej systemowych wyborów niż wybory do Europarlamentu nie ma, bo to jest ona najbardziej zbiurokratyzowana instytucja. No i niechęć takiego zdrowego elektoratu do tych wyborów, zresztą ona w Polsce była przez kilkanaście lat, bo zawsze te wyniki były po 20-kilka%, więc tu trzeba zwrócić uwagę na to, że przy dużej frekwencji, bo ja liczę, że ta frekwencja do parlamentu będzie około 70%, to będzie rzeczywiście rekordowa, ale ten elektorat taki negatywnie nastawiony też pójdzie. Go ktoś musi zagospodarować. Jeżeli go nie zagospodaruje Kukiz, to go zagospodarują narodowcy, czy z drugiej strony partie lewicowe. No, to nie jest tak, że może być jedna partia. Może komuś by się marzyło, że prawda, jest partia, która ma 80% i wszystko rozdaje, ale te czasy już dawno minęły na szczęście. I takie partie są potrzebne. I to trzeba, nie chodzi o to, żeby kogoś zdominować, wykluczyć i przejechać jak walec, tylko żeby móc z tym kimś rozmawiać. Kończy nam się czas pierwszej części oczywiście, bo za chwilę przechodzimy do drugiej. Konfederacja. Jak pan słyszy tę nazwę, to o czym pan myśli, panie pośle? No, o Konfederacji Barskiej, Targowickiej mi się z historią kojarzy. Natomiast uważam, że też ten projekt przyszedł do historii. To znaczy to, co wczoraj można było zaobserwować na różnych forach internetowych, czy w wywiadach niektórych liderów, czy na łamach niektórych portali, mówiące o tym, że zaczęło się wewnętrzne rozliczanie i tak jak u nas można powiedzieć, no oczywiście przyjęliśmy tą gorzką pigułkę porażki, ale nie, publicznie nie robimy połajanek. Natomiast tam niestety liderzy wzięli się za głowy i szukają winnych, tworzą jakieś teorie spiskowe o fałszerstwie wyborczym. Wręcz, tak, to jest tak, to są wydział takie elementy humorystyczne tego. Nie, tego, ale to jest moim zdaniem element taki konstytuujący w ogóle to środowisko, szukanie spisków, teorii spiskowych.
Natomiast nie widzę raczej przyszłości dla Konfederacji. Uważam, że się podzielą na kilka mniejszych bytów. Sam byłem zaskoczony, że można było połączyć ogień z wodą, bo niektórzy mają naprawdę skrajne podejścia do różnych kwestii. Kwestia ochrony życia, liderzy mają skrajne podejścia, kwestie gospodarcze, kwestie stosunku do Unii Europejskiej. To się raz udało przy wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przy wyborach do Sejmu i Senatu tych pytań będzie znacznie więcej, będą bardziej szczegółowe. No jeśli popatrzymy nawet na narrację Konfederacji podczas wyborów, no to podczas kampanii oni podnosili tylko jeden postulat, to znaczy 4-4-7 i nic więcej. W inne rzeczy nie wchodzili. Nawet wrócimy do tego, wrócimy do tej rozmowy tuż po bardzo krótkiej przerwie. Drodzy Państwo, zostańcie z nami. O przyszłości Kukiz 15, o przyszłości Pawła Kukiza w szerszym wyborczym kontekście rozmawiamy po króciuteńkiej przerwie. Zostańcie z nami. No i witamy, drodzy Państwo, ponownie. W pierwszej części padły mocne słowa z ust Pawła Kukiza, padły mocne słowa z ust naszych dzisiejszych gości w studio. Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Pytamy, co dalej? Pytamy, czy Paweł Kukiz pogrążył swój ruch? Pytamy oczywiście prowokacyjnie, chociaż z dobrą wolą. Co dalej? No właśnie, pytanie inne zadamy w takim razie, również w kontekście Pawła Kukiza, do tym razem do pana posła Bartosza Kownackiego. Panie pośle, jak pan widzi na przykład uśmiechnięte twarze, a propos różnych koalicji, będziemy mogli teraz rozmawiać chwilę, jak pan widzi uśmiechnięte twarze pana Czarzastego i pana Kosiniaka-Kamysza w trakcie wieczoru wyborczego, gdzie wszyscy dookoła mają miny grobowe i takie, widzę, niezbyt przyjemne myśli, to co pan pomyślał? Ktoś kogoś ograł w tej kampanii? Ja tak już pierwsze widziałem pana Kosiniaka-Kamysza na żywo, nie miał już takiej uśmiechniętej twarz, raczej był wypłoszony i zestraszony. Jak się okazało, że 70% rolników głosowało na PiS. Nie, no, to jest, znaczy, po pierwsze, stało się z Koalicją Europejską dokładnie to, co się stało z Konfederacją. Nie da się być nienaturalnym. Znaczy, szansą też dla Kukiza jest naturalność. I ludzie na dłuższą metę to doceniają. W Konfederacji byli ludzie od sasa do lasa. Podobnie było w Koalicji Europejskiej. Tam byli ludzie i prawicowi, i lewicowi, i konserwatywni, i bardzo liberalni. No, w zasadzie tylko antypisowcy, którzy nie byli w stanie żadnego programu przedstawić. No, pan mówi o tym, kto na tym świetnie wygrał, to rzeczywiście SLD majsterszyk, no można podziękować partii, która wywodzi się z AWS-u, czyli w jakim sensie z opozycji demokratycznej, co byśmy nie sądzili. No wielu jej członków było w opozycji demokratycznej lat 80, nawet Grzegorz Schetyna przecież. Tak, wielu się pięknie zapisał i później też było konserwatywnymi politykami, chociaż pan Marek Biernacki, bardzo konserwatywny polityk. Ja słyszałem, że to jest chadecka partia, tak, tam się często zmienia, ale... Zostało, oni są rzeczywiście też w Parlamencie Europejskim, w takim niby chadeckiej partii, ale co to znaczy dzisiaj chadecja i socjaliści w Parlamencie Europejskim, to dobrze wiemy. Chodzi o to, żeby stołki obsadzić i tylko i wyłącznie tyle, wspólnie, razem, bez żadnej ideologii. No ale ci ludzie, którzy mają taką kartę, wprowadzili szturmem do Europarlamentu postkomunistów i takich... W każdym ugrupowaniu, bo oczywiście to jest argument tego strony, że bo u nas no, też u jest coś, też to był PZP, ludzie po PZP, ale no, przepraszam, my nie wprowadziliśmy na 1/3 to są aktywni działacze PZP-u lub SLD. Różne przyszłość różnych ludzi jest, każdy ma prawo do błędu, później się naprawia, tego nie można w żaden sposób kwestionować. Natomiast mamy no, trzech premierów wprowadzonych, no, betonu komunistycznego, premier Belka, Cimoszewicz, na którym no, każdy wie, co sądzić, i premier Miller, no, już jeszcze pozostali kandydaci. Ale ciekawa rzecz, pan premier Miller wyszedł, że tak powiem, z wyborów, poszedł wczoraj do jednej z komercyjnych stacji i tam został zapytany, no, czy będzie coś konsultował z Grzegorzem Schetyną w Parlamencie Europejskim, a premier Miller tak popatrzył na tego biednego redaktora, który mu zadał to pytanie nieszczęsne, i powiedział, niczego nie będę z Grzegorzem Schetynem ustalał, ja będę ustalał ze swoimi szefami i ze swoją frakcją w Europarlamencie. Nie rozumiem, to zdrowe podejście, no to po co miałby Schetyną ustać, on mógł ustalać przed wyborami miejsce na liście, a teraz on już jest wolnym człowiekiem, dlatego sama Platforma Obywatelska, gdzie ma gigantyczny problem, żeby się z tego wytłumaczyć, tak samo PSL, który moim zdaniem na wyborach jesiennych będzie miał bardzo trudną sytuację, bo stracił tą cechę, którą miał, zawsze startował pod swoją nazwą i no, niezależnie w jakich koalicjach był później rządowych, to nie sprawił się tym, czym się teraz sprawił, ludźmi, którzy mają zupełnie inne wartości niż PSL. Oni moim zdaniem na jesieni progu już nie przekroczą. Panie pośle, jak pan sądzi? No ja uważam, że rzeczywiście Włodzimierz Czarzasty powinien być dumny z siebie, bo udało mu się coś, czego by nie osiągnął, a Platforma Obywatelska, gdyby samodzielnie wystartowała
co prawda nie miałaby ponad 20 mandatów jako koalicja europejska, ale miałaby dla swoich wyborców co najmniej 16 europosłów w mojej ocenie, a tak to ma bodajże chyba 11. Więc te miejsca, które by spokojnie obsadzili politycy Platformy, no objęli postkomuniści. To jest chyba najbardziej przerażające, że te osoby, które były w latach 80. w tej wierchuszce PZPR-u, dzisiaj ramię w ramię z działaczami opozycji startują. Moim zdaniem takie symptomatyczne była walka Andrzeja Halickiego z panią Danutą Hibner, i to bym powiedział w polu, to znaczy zaklejanie banerów, zdejmowanie banerów. Bo stary działacz NZS-u walczył z panią, która była w PZPR-ze do samego końca. A to było ciekawe, bo był taki moment do późnego, właściwie do późnej nocy z niedzieli na poniedziałek, gdzie mogło się okazać, że w Warszawie, bastionie jednak Platformy Obywatelskiej, bo tu bez sprzeczy nie ma o czym mówić, Platforma nie wprowadziła nikogo. Dopiero się rano okazało, że jednak wszedł poseł Halicki, co oznacza, że z tego rdzenia platformianego psim swędem, z całym szacunkiem, pan Halicki ma piękne psy i hoduje je, więc psim swędem udało się panu Halickiemu jednak wejść do parlamentu, ale ta sytuacja była jednak w pewien sposób kuriozalna. No, dramatyczna w ogóle ta sytuacja, bo Andrzej Halicki miał bardzo dobrą kampanię w Warszawie. To mówimy dla no, tych widzów, którzy... kampanię, może tak, tak był tak. Bardzo widoczny, jeśli chodzi o kandydatów. Włodzimierz Cimoszewicz chyba nawet do Warszawy nie przyjechał. Już nie mówię o powieszeniu jakiegokolwiek baneru, on plakatu. On tam dużo czasu spędził też w Hajnówce, bo tam były różne sprawy z przejściami dla pieszych i rowerzystami. Może no, tym się zajmował. Tak, tym się zajmował. Andrzej Halicki zrobił kampanię. I to jest rzeczywiście bardzo ciekawe pytanie do socjologów wyborczych, jak to uzasadnić, że... Może pan Bartosz Kownacki ma odpowiedź na to. Włodzimierz Cimoszewicz zdobywa ponad 200 tysięcy głosów w Warszawie, bez kampanii. Ja bym wolał tego nie komentować. Niestety tak jest z wyborcami w dużych miastach. Oni chcą myśleć, że są wykształceni, a wykształcenie to nie tylko dyplom i praca w korporacji, tylko jeszcze coś, co za mnie idzie, własna refleksja. A ja będę bronił. Po części zgadzam się z panem posłem, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że to są tylko ludzie z wielkich korporacji, tylko jeżdżący dobrymi samochodami, mieszkającymi na miasteczku Wilanów i popijającymi sojową latę. Może jest też tak, panie pośle, tutaj troszkę wrzucimy goryczy, że może po prostu Prawo i Sprawiedliwość nie ma do końca pomysłu na ten wielkomiejski elektorat. Znaczy, to jest temat na zupełnie inną rozmowę, dlatego że panie dyrektorze, ci sami ludzie, którzy w swoich miastach, gdzieś tam w Białej Podlaskiej, w Białymstoku, głosowaliby na Prawo i Sprawiedliwość, nagle wyjeżdżają do dużego miasta i zmieniają zupełnie swoje poglądy. Chcą być tacy, jak ich szefowie, liczą, że to z tym będzie się wiązał jakiś awans społeczny, że będą lepsi. Być może trzeba im pokazać, że te wartości są właśnie tam w tych ich miejscowościach, w ich rodzinnych domach. Że można je też przenosić do wielkich miast. I nie trzeba się tego wstydzić. I troszeczkę, moim zdaniem, w tych wyborach to się udało, bo 45% to jest przebicie wszelkich ograniczeń, które Prawo i Sprawiedliwość miało. A jeszcze wrócę do elektoratu Platformy, tylko że powiedzieliście państwo o Cimoszewiczu w Warszawie, ale na przykład w moim okręgu w Kujawsko-Pomorskim, w Bydgoszczy, został europosłem pan Radosław Sikorski, który tak średnio jest związany z Platformą Obywatelską. Poseł Brejza, nasz kolega z Komisji Niezależnej, co o nim myślimy, zrobił świetną kampanię, nie wszedł. Te struktury Platformy mogą być naprawdę poirytowane, że nie tylko PSL weszło na plecach Platformy, nie tylko SLD, ale także ludzie, którzy z tą partią byli tak luźno związani, właśnie Sikorski, pan Frankowski, znakomity piłkarz, pani Ochojska, którzy... No... Co z tego ma Platforma Obywatelska? Dzisiaj można zadać pytanie. Moim zdaniem nic, bo to będą ludzie, którzy nie będą lojalni wobec Grzegorza Schetyny, ba, nie będą moim zdaniem nawet lojalni wobec Donalda Tuska. Ale drodzy państwo, odeszliśmy nieco od tematu, a ciągle pamiętajmy, że naszym pytaniem, czy Paweł Kukiz pogrążył swój ruch, czyli inaczej pytanie, co dalej z Pawłem Kukizem. W tych rozmowach, często kłótniach między politykami Kukiz 15 a Konfederacją padały oskarżenia o agenturę, padały oskarżenia o to, że z kolei z drugiej strony padały, że Paweł Kukiz nie jest w stanie dzielić się władzą. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli próbkę takiej narracji, takiej próby rozmowy, albo właśnie antyrozmowy między Pawłem Kukizem a panem Markiem Jakubiakiem, niegdyś prominentnym posłem Kukiz 15. Zobaczmy ten materiał. Może on nam da odpowiedź na pytanie, kto tak naprawdę kogo pogrążył. Posłuchajmy tego, zobaczymy.
Mówię o właśnie zmianie ordynacji, mówię o referendach obligatoryjnych dla władz, o tych instrumentach obywatelskich. Ale nieważne. Ja wiem, że to jest dobry... Z tego co wiem, to pan Korwin chce monarchii, także to nie do końca jednak chce usuwać. Pogratuluje pan swojemu koledze z klubu, Markowi Jakubiakowi? Przyjemu haroszu. W każdym razie... W każdym razie... Trzeba przyznawać się do własnych błędów. Nikt z Kukiz 15, żaden sposób nie odszedł sam, był wyrzucony. Więc prawdę powiedziawszy, winę powinien na klatę pan przewodniczący wziąć i sam ze sobą się rozliczyć. Natomiast ja nie mam zamiaru usprawiedliwiać już Pawła dłużej, nie mam zamiaru słuchać tego wszystkiego, co się na nasz temat mówi. Tak jak dzisiaj Kukiz w tej telewizji sugerował, coś mówiąc do mnie po rosyjsku. To są po prostu takie zagrywki, wie pan, poniżej, że tak powiem, poziomu, no z całą pewnością posła, a co dopiero szefa klubu czy koła. No właśnie, drodzy państwo, wsio haraszo, a z drugiej strony wziąć na klatę. Taka rozmowa, to się zdarza między politykami, zwłaszcza politykami, którzy jednak pierwszy raz są w Sejmie, którzy, prawda, uczą się pewnej otoczki. Savoir vivre, chociaż ja mam takie nieodparte wrażenie, patrząc czasami na występy posłów Platformy Obywatelskiej w trakcie dużych debat, że wszelkie granice zostały przekroczone, rzuca się tam bucikami, wrzeszczy się, wykrzykuje, ale nie o Platformie, wracając do Pawła Kukiza. Każdy, kto odszedł z Kukiz 15, został wyrzucony, mówi. No najlepszym przykładem jest Marek Jakubiak, który jest puczystą, próbował, wszyscy to wiemy, bo przecież to ogłosił publicznie, że chciał się domagać zmiany przewodniczącego klubu, obdzwonił cały klub, wysądował, że ma zerowe poparcie, wziął rzeczy i wyszedł z klubu i nikt go nie wyrzuca. Przecież Marek Jakubiak jest najlepszym dowodem na kłamstwo Marka Jakubiaka. Przecież Marek Jakubiak nie został wyrzucony z klubu, tylko sam odszedł. I mówi, że wszyscy zostali wyrzuceni. No to jest to po prostu bzdura. Jedna z wielu bzdur. Marek Jakubiak atakuje Pawła Kukiza od dłuższego czasu. Bardzo niewybrednymi tekstami, bym powiedział też, spoufala się w sposób absolutnie nieadekwatny, znaczy pisząc Pawełku, sugerując, bym powiedział, jakieś zachowania niegodne ze strony Pawła Kukiza. No i to, że Paweł Kukiz w taki, a nie inny sposób zareagował, moim zdaniem i tak było bardzo delikatne. Na tle tej fali ataków, którą Konfederacja, a bym powiedział, personifikując to, Marek Jakubiak, najwięcej się dopuścili podczas tej kampanii. No z drugiej strony są tacy działacze Kukiz, czy byli działacze, którzy mówią, no, że ego z kolei Pawła Kukiza jest takie dosyć duże. No. Jak pytanie, każdego lidera, pytanie, czy to jest właśnie... w formacji politycznej, no, jest charyzmatyczną postacią, jest gwiazdą sceniczną, nie jest takim, powiedział, sztampowym politykiem, tylko on jest właśnie bardziej rockmanem, ale jest człowiekiem charyzmatycznym, budzącym duże zaufanie. No, w rankingach zaufania do polityków to Paweł Kukiz jest w pierwszej trójce i to się utrzymuje od kilku lat. Kamysz też. Tak, ale Marek Jakubiak nie występuje w tych sytuacjach. Panie pośle, Jarosław Kaczyński w rozmowie z braćmi Karnowskimi w tygodniku Sieci kilka miesięcy temu podkreślał i mówił taką rzecz, a propos Pawła Kukiza, bardzo ciekawą moim zdaniem, mówił, no, trzeba się wziąć do roboty, trzeba pracować i trzeba, jak to niektórzy mówią, gryźć trawę, chyba nawet Paweł Kukiz podkreślał, że trzeba będzie rzeczywiście walczyć do samego końca. Pan jest posłem partii dzisiaj zwycięskiej, prawda? Partii, która wygrała w 2015 roku wybory. Wybory, które ja przy oczywiście wszystkich różnicach porównuję jednak do roku 89. Teraz macie olbrzymi sukces wyborczy. Jesteście, jeszcze raz powtarzam, na fali. Jakieś rady dla Pawła Kukiza? Tak bym chciał. Po pierwsze, no to już prawie, że padło. Nie może być Kukiza bez Kukiza. To znaczy, to taka była partia w tej kadencji, nazywała się Nowoczesna. Zrezygnowała ze swojego lidera, który też nie zanimujemy, ale... Zrezygnował się, on też trochę, jest lepszym liderem i skończyła ta partia na zerowym poparciu. Więc po pierwsze, to jest, musi być jasne przywództwo. I to też widać w Prawie i Sprawiedliwości. Jest jasny lider, Jarosław Kaczyński jest liderem charyzmatycznym, który bardzo ostro często niektóre sprawy stawia i trzeba się temu podporządkować, bo taka jest rola lidera, inaczej się nie w kluczowym momencie kampanii występował właśnie Jarosław Kaczyński. Ten ostatni tydzień to był Jarosław Kaczyński, Beata Kempa. Ale Beata Szydło, drugie, nie poddawać się, tylko że my mieliśmy szereg porażek z rzędu. Wydawało się, że Prawo i Sprawiedliwość już przestanie istnieć.
udało nam się to przetrwać, więc to jest kolejna nauczka. No i trzecia, po prostu ciężka praca. Ja nie startując do w tych wyborach do Europarlamentu, odbyłem pewnie kilkadziesiąt spotkań z wyborcami, rozmawiałem z nimi. Teraz poproszę to pomnożyć razy pewnie tych 230 posłów plus senatorów, to są naprawdę tysiące spotkań w okręgu, znaczy w Polsce. To samo musi zrobić po pierwsze Paweł Kukiz i jego ludzie. Znaczy teraz trzeba po prostu dzień w dzień jeździć, objechać całą Polskę, każdą miasteczko, każdą gminę. To zadanie powinno być, nie wiem, czy wykonalne, ale dla Pawła Kukiza, żeby każdy powiat co najmniej odwiedzić, swoje struktury mobilizować i mobilizować zwykłych ludzi. Moim zdaniem to przyniesie efekt, dlatego że jeszcze raz podkreślam, moim zdaniem to jest ten elektorat, który nie poszedł, to jest elektorat Kukiza, tak jak poszedł elektorat Konfederacji, moim zdaniem, bo jak zobaczymy poprzednie wyniki wyborów w roku 2014, Konfederacja wtedy miała około 7%, czy Konfederacja Korwin, inna nazwa była, ale jakby ilościowo, ponieważ frekwencja była inna, to jest mniej więcej dokładnie tyle samo, co teraz. Więc tamten elektorat się zmobilizował, tutaj elektorat po prostu został, do myślenia, że teraz obudzi. Drodzy Państwo, czas jest nieubłagany, musimy kończyć. Zostajemy na tych radach i tych przemyśleniach, które z tego, co wiem, są bardzo mocno dyskutowane obecnie wśród was, posłów Kukiz 15. Wiem, że dzisiaj również macie spotkanie. Co z tego będzie, zobaczymy. Czy Paweł Kukiz pogrążył swój ruch? I co z tego wszystkiego będzie wynikało albo nie będzie wynikało? Myślę, że po części odpowiedzieliśmy na to pytanie. A moimi gośćmi byli Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość, Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15 oraz oczywiście Paweł Kukiz, który w pierwszej części łączył się z nami telefonicznie. Dziękuję serdecznie, ale zostańcie z nami za moment. Ten sam temat przegadamy z publicystami Marcin Fiołek i Aleksander Majewski. To już za dosłownie chwilę w naszym studiu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy trzecią część naszych gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Przed chwilą w naszym studio Paweł Kukiz, Tomasz Rzymkowski i oczywiście Bartosz Kownacki. A teraz ponawiamy pytanie, czy Paweł Kukiz pogrąży swój ruch. I moimi gośćmi są Aleksander Majewski, kłaniam się, dzień i dobry. Marcin Fiołek, publicyści portalu w Polityce.pl, tygodnika sieci telewizji w Polsce.pl. Panowie, zanim zaczniemy się pastwić albo radzić Pawłowi Kukizowi, to jest taki człowiek, który jest wicemarszałkiem Sejmu, pan Tyszka, i posłuchajmy pana Tyszkę, co on ma do powiedzenia w kwestii przyszłości, w kwestii tego, co się dzieje, działo w Kukiz 15. Panie redaktorze, my jesteśmy ruchem obywatelskim, który uczy się z wyborów na wybory, prawda? Przychodzą do nas coraz to nowi ludzie. Mieliśmy naprawdę wspaniałe listy do Parlamentu Europejskiego. Ci wszyscy ludzie pomogą nam zdobyć dużo lepszy wynik na jesień. A jak panu z tym, że wprowadziliście do Sejmu narodowców, którzy teraz zabrali wam sporo? Ja się bardzo cieszę, że pozbyliśmy się karierowiczów i ludzi, którzy no, nie mają żadnego programu, są takimi krzykaczami i ekstremistami. Ja zawsze pana marszałkę Tyszkę uważałem za taką osobę o głębokich przemyśleniach, również w tej płaszczyźnie politycznej. A tutaj z wyborów na wybory się uczymy, byleby się to tak nie skończyło, ta nauka, że koń już prawie wszystko umiał, tylko padł. Panowie, Alku, słuchałeś pana Tyszki, rozmawialiśmy, co mówił pan Paweł Kukiz. No właśnie. Co dalej? Taki piękny strzał w kolano, tak bym to skomentował słowa pana marszałka Tyszki. Taki piękny strzał w kolano, bo w momencie, kiedy Kukiz 15 aspiruje, żeby zdobywać właśnie głosy prawicy, ludzi, na prawo od PiS, jak to się ładnie mówi, w momencie, kiedy nazywa narodowców jakimiś ekstremistami, jakimiś krzykaczami, mniejsza już o karierowiczów, no to wówczas no, sam sobie strzela w kolano. To jest sytuacja, która w moim odczuciu skazuje Kukiz 15 właśnie na taką równie pochyłą. Zresztą Kukiz 15 teraz się znalazł w takiej sytuacji. Ja szczerze mówiąc byłem entuzjastą początków ruchu Kukiz 15 przy Wiejskiej. Jakkolwiek wcześniej nie sympatyzowałem z tym ruchem, później zresztą też, ale widziałem, że jest tam jakaś energia potencjał, społeczna, jest tam wielki potencjał. Przede wszystkim Kukiz otoczył się ludźmi, którzy byli niezagospodarowani, a już od dawna powinni być w życiu publicznym. Były świeże twarze, no naprawdę, nazwiska można wymieniać i wymieniać. Ludzi, którzy pojawili się wokół Pawła Kukiza i było tam coś ożywczego. Natomiast tak z miesiąca na miesiąc było coraz gorzej i okazuje się, że nie decydowały wcale te rozbieżności ideowe, o których tyle się mówiło, bo raczej klub Kukiz 15 stawiał właśnie na taką różnorodność, tylko jakieś kwestie personalne, czyli te wszystkie choroby, które trawią partię,
polityczne trafiły przede wszystkim Kukiz 15, który tak bardzo podnosił niemal do rangi swojej cnoty fakt, że nie jest partią polityczną. No i cóż z tego, że Kukiz 15 nie jest partią polityczną, jeżeli zachowuje się jak zwykła partia i trafią te ugrupowanie, tę siłę, akurat te same problemy, które trawią wszystkie partie polityczne, i to te wszystkie problemy w najgorszym wydaniu, często pochodzące właśnie, nawiązując do pytania tytułowego, samego lidera, bo zauważmy, że Paweł Kukiz nie potrafi być liderem takiej siły i wiele osób obchodzi się z nim jak z jajkiem. Zauważmy, że on często podkreśla, że jest atakowany przez dziennikarzy i tak dalej, i tak dalej. No właśnie nie, zwróćmy uwagę, że na przykład Korwin-Mikke, tak, on jest atakowany, on jest ekscentrykiem i on rzeczywiście często jest w ogniu krytyki, natomiast Kukiz robi z siebie cierpiętnika, a tymczasem zawsze miał z górki, z jednej strony, z drugiej strony, on nigdy nie był w jakiejś niekorzystnej, negatywnej roli. Macie, widzisz światełko w tunelu, jakieś rozwiązanie tego problemu? Widzę dla Pawła Kukiza jego ruchu światełko, o ile zakasze rękawy i zacznie robić to, czego się oczekuje od lidera ruchu, który ma 4, 5, 6% zasięgu wyborczego. Paweł Kukiz ma jeden podstawowy walor, który pociągnął go w wyborach roku 2015 w prezydenckich, później przełożył się też na parlamentarne, charyzmę. Paweł Kukiz charyzmę ma, umie mówić, umie porwać tłumy, także te koncertowe. Ja dla Pawła Kukiza, jeśli miałbym usuflować jakąkolwiek radę, to taką, że wyłączyć po pierwsze Facebooka albo ograniczyć go do wejścia raz dziennie, bo za dużo. Paweł Kukiz, myślę, jest w mediach społecznościowych, prowadzi politykę w mediach społecznościowych, co jest oczywiście ważne i potrzebne, ale nie może stać się kołem zamachowym ruchu. Opuścić Facebooka i wyjść w teren. Wyjść w teren, mamy przed sobą 2-3 miesiące wakacji. Wakacji w którym tak naprawdę mamy różne lokalne święta, dni różnych miejscowości, miast. Festyny. Paweł Kukiz głos ma nie tylko wyborczy, ale ma także głos wokalisty bardzo dobry. Może trzeba poświęcić kilka wieczorów, zaśpiewać dla tych ludzi, zorganizować po koncercie spotkanie wyborcze albo przed koncertem, pogadać, porozmawiać, zapytać, o co tym ludziom chodzi. Przyjść do mediów to też nie może być też sytuacji, w której lider wycofuje się z życia publicznego na długie dni, a czasami nawet tygodnie, niezależnie od przesłanek, jakie to rodzi pewne plotki, no to rodzi sobie szczerze. To rodzi plotki, to rodzi niepokój w samym ruchu, to rodzi niepokój wśród parlamentarzystów Kukiz 15. Jeszcze jedna sprawa, którą Kukiz absolutnie musi zrobić, jeśli chce marzyć o przekroczeniu progu wyborczego 5%, skonsolidować ruchy niekoniecznie na prawo od PiS, chociaż na prawo gospodarcze może też. Jest Robert Gwiazdowski z ruchem Polska Fair Play, jest stowarzyszenie, które wystartowało jako bezpartyjni samorządowcy w wyborach samorządowych, są mniejsze ugrupowania lokalne, zbudowane wokół prezydentów, wokół burmistrzów, wokół wójtów. Myślę, że kilka osób, kilkanaście będzie także niepocieszonych. Są fajne stowarzyszenia broniące chociażby na przykład walczące o to, żeby LGBT nie było. Tak, jest Marek Jurek, jego prawica Rzeczypospolitej Polskiej. Marek Jurek, który potrafi wyciągnąć naprawdę dobry wynik, jeśli jest odpowiednio wystawiony. Wielkopolsce zrobił świetny wynik dzisiaj w tych wyborach, ale no, progu wyborczego nie udało się przekroczyć całemu ruchowi. Czyli potencjał dla ruchu Kukiz 15 jest. I ostatnia sprawa, którą chciałem poruszyć, czyli rywalizacja z Konfederacją o wyborce właśnie na prawo od PiS, o którym mówił Alek. Konfederacja jest oczywiście takim dość dziwnym tworem, który łączy narodowców, wolnościowców, socjalistów, demokratów, to naprawdę całą górę barwinków, ale potrafi to robić i udało się też zjednoczyć, przynajmniej na te wybory, bo już słychać o jakichś ruchach oddolnych, wewnętrznych. Jeśli Paweł Kukiz zacznie mówić językiem precyzyjnym, konsekwentnym, dołączy do tego pracę w terenie plus rozmowy zakulisowe z innymi mniejszymi ruchami, czasem robaczkowymi, kanapowymi, ale jednak realnie mogącymi dodać kilka set tysięcznych procenta na przykład, co może okazać się kluczowe w perspektywie jesieni, to jest przed nim szansa. Na dziś jednak nie widzę w Pawle i w jego ludziach determinacji, która pozwoliłaby właśnie zakasać rękawy. Miło jest siedzieć w parlamencie, przepraszam, ale palić papierosy i opowiadać, jak to jest źle. Miło jest wejść na Facebooka i zbierać kolejne lajki, ale to się nie przekłada na rzeczywistość. Panowie, zobaczmy w takim razie materiał naszego kolegi redakcyjnego Maćka Zemły, dotyczący właśnie tego, co o przyszłości, bądź braku przyszłości dla Kukiz 15 i o samym Pawle Kukizie sądzą polscy parlamentarzyści w Sejmie. Zobaczmy. Paweł jest dalej tą osobą, którą był, czyli
szczerą. Nie zgubiliśmy swojej tożsamości, tak jak większość, prawdę mówiąc, ugrupowań. Mimo tego, że pokazują, że są w teorii opozycją, de facto w bardzo wielu przypadkach ruch Kukiz15 głosował w Sejmie z PiS-em. Wyborcy Pawła Kukiza chcieli mieć alternatywę, a dostali de facto wasala Prawa i Sprawiedliwości, podmiot, który w ogóle nie reprezentuje ich interesów i ich potrzeb, i w takich sytuacjach wyborcy karzą bardzo, bardzo surowo. I do tego doszło w wyborach europejskich. Był pan w Kukiz15, po takim wyniku wyborczym spodziewa się pan jakichś tam przetasowań albo chociaż zmiany strategii, jak pan uważa? Nie mam pojęcia i nie chciałbym się dzień po wyborach wypowiadać na ten temat. Wydaje mi się, że każdy musi to przetrawić we własnym ogródku. Pytanie jest, co zrobią te środowiska, które tworzą obecnie Konfederację? Co zrobi część działaczy Kukiza, którzy sympatyzuje z Konfederacją? I to trudno w tej chwili przewidywać, ale niewątpliwie te środowiska w moim przekonaniu broni nie złożą i będą chciały brać udział w wyborach parlamentarnych. Z jakim skutkiem? To jest odrębne pytanie. Dziękujemy Maćkowi Zemle za bardzo fajny felieton. Alku, no właśnie, coraz głośniej się mówi, że Kukiz rzeczywiście powinien stworzyć te struktury, coś zrobić, prawda? Tomasz Rzymkowski mówił tutaj w studio przy Bartoszu Kownackim, oj, nie zdążymy założyć partii do jesieni. Bartosz Kownacki z dziwnym, tajemniczym uśmiechem stwierdził, Zdążycie. Niedźwiedzia przysługa? Słucham? Niedźwiedzia przysługa? Nie wiem. Pytanie natomiast jest do ciebie, Alku, takie, czy to jest ugrupowanie, które jest w stanie zamienić się w partię polityczną? I czy na tym straci, czy zyska? No, zysk ewentualny, no to jest rzeczywiście przekroczenie 3%, nie mówię już 5%, oczywiście, ale powiedzmy, że przekroczenie 3% i otrzymanie subwencji. Może to jest jakiś pomysł na przyszłość, budować za te pieniądze struktury. No i utrata tej cnoty, którą Kukiz15 tak bardzo się chlubi. Czyli my nie jesteśmy partią, my nie pobieramy pieniędzy, i naprawdę to może wiele osób jeszcze wabić, bo wiadomo, jak to wszystko wygląda w polskim parlamentaryzmie, ale rzeczywiście dla wielu osób jest to wystarczający wabik. Obawiam się, że w tej sytuacji Kukiz15 straciłby swoją wiarygodność i jednak powinien dalej ryzykować. Jeśli mówimy o wiarygodności, to wydaje mi się, że każdy gest sympatii, wsparcia, jakkolwiek to traktować ze strony Prawa i Sprawiedliwości, będzie po prostu odczytywany przez naturalnych wyborców Kukiz15 po prostu źle, bo pamiętajmy, że Kukiz15 wchodził do polskiej polityki jako taka przeciwwaga do tego duopolu PO i PiS. Zresztą jak każda formacja prawicowa, antysystemowa, jak zwał, tak zwał, która stara się przekroczyć tę magiczną barierę 5% i coś zyskać na scenie politycznej. W tym momencie, kiedy widzimy jakieś gesty sympatii, jakieś uśmiechy między Prawem i Sprawiedliwością a Kukiz15, no Kukiz15 ma wytrącony z ręki najważniejszy oręż i w tej sytuacji no trudno mówić o wiarygodności. Jeśli chodzi o Pawła Kukiza, też chciałbym powiedzieć coś dosadnie, ale też nie narażając się na odpowiedzialność cywilną, a może staram się to powiedzieć delikatnie. No Paweł Kukiz, no to o czym chociażby mówił wcześniej Marcin, no powinien być w formie, tak powiem. Powinien być w formie, jeżeli przynajmniej jest w Sejmie, powinien być zawsze dyspozycyjny, jeśli chodzi o możliwość chociażby rozmowy z dziennikarzami na każdy temat, chociażby w tematach, które jemu powinny leżeć na sercu, bo w momencie, kiedy reporter... Nie tworzyć, też kreować pewien przekaz. Kiedy prawda? Reporter pyta właśnie o temat, który powinien leżeć mu na sercu, a przynajmniej sam się niedawno wciągał te kwestie na sztandary, a Paweł Kukiz jest zniecierpliwiony i ucieka do gabinetu, to raczej tak to nie powinno wyglądać, tym bardziej, że to on powinien zabiegać o te głosy. Jak wspomniał Marcin, może powinien ruszyć w Polskę, grać koncerty i tak dalej. Obawiam się, że wszystko się rozbija o jakieś stany emocjonalne poszczególnego dnia. Nie chcę w to wchodzić. Marcin, jesteś pragmatykiem w dużej mierze politycznym. Jak ty patrzysz na ten temat? Bardzo jestem ciekaw właśnie. Myślę, że Kukizowi i jego ruchowi będzie bardzo trudno w jesienią. Nawet jeśli wykona to wszystko, o czym mówiłem, nawet jeśli odrobi pracę domową i wyjdzie do ludzi, wyjdzie do mediów, to co wspomniał Alek, to bardzo ważne sprawy, dlatego że zmierzamy ku systemowi dwupartyjnemu, ku duopolowi w polskiej polityce. Wyniki tych wyborów, a w zasadzie wyniki określone taką, a nie inną frekwencją w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego jasno pokazały, że przestrzeni dla ruchów poza platformą, szeroko rozumianą platformą i szeroko rozumianym PiS-em naprawdę jest bardzo, bardzo mało. Ledwo udało się to Robertowi Biedroniowi, który przecież miał olbrzymie środki finansowe. Dla naszych widzów, którzy nie wiedzą, właśnie Robert Biedroń ogłosił, że idzie sam. No tak, że idzie sam. Bez koalicji. Dla niego to jest oczywiście jedyny możliwy wybór, bo on też walczy o życie, tak jak Kukiz walczy o życie. Trudno, żeby Kukiz wszedł na listy PiS dzisiaj, chociaż pewnie by się mógł odnaleźć. I tak samo jest z Biedroniem. Natomiast
moja teza jest taka, że ten duopol będzie się pogłębiał. Być może jesienią będziemy mieli pierwszy w historii parlament, w którym będą dwa ugrupowania, czyli Prawo i Sprawiedliwość i jakaś tam koalicja ugrupowań opozycyjnych, bo Biedroń, bo Konfederacja, bo Kukiz po prostu progu, bo Zandberg progu po prostu mogą nie przekroczyć. I w tym znaczeniu Kukiz ma rację, że jest trochę zrezygnowany, że widzi, w którą stronę to zmierza, i trudno oprzeć się wrażeniu, że co by nie zrobił, to i tak frekwencja go po prostu politycznie zabije, bo frekwencja, jak pokazały te wybory, zabija mniejsze ugrupowania. To też pokazały wybory samorządowe, kiedy w Warszawie, choćby w Warszawie, ale i w innych miastach, mieliśmy ciekawych kandydatów spoza tych dwóch partii. Nawet w Warszawie. Nawet w Warszawie był Jan Śpiewak, był Jacek Wojciechowicz, byli była pani Glusman. Była pani Glusman, byli inni kandydaci, którzy mogli namieszać. Marek Jakubiak i tak dalej, można te nazwiska mnożyć. I co się okazało? Okazało się, że dwaj główni kandydaci zebrali tam 90% głosów. Tak, i ten syndrom warszawski rozsadził się, czy rozprzestrzenił się na całą Polskę, z tym, że oczywiście w mniejszych ośrodkach górą jest Prawo i Sprawiedliwość, a nie Platforma Obywatelska, no ale ta przestrzeń dla działania takich ruchów jak Kukiz 15, Wiosna czy Konfederacja się kurczy. W związku z tym albo konsolidacja tych ugrupowań, ostra praca i walka o próg, albo po prostu powoli trzeba się przyzwyczaić do systemu dwupartyjnego. Drodzy państwo, czy ten system będzie duo dwupartyjne, czy nie, pewnie się przekonamy, myślę, że już niedługo. Czy z kolei Paweł Kukiz pogrąży swój ruch, o tym również się przekonamy. Mam nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na to, moim zdaniem, niezwykle ważne pytanie. Już za moment Maciej Wolny, jego goście, niezwykle ważny temat LGBT w szkołach i bardzo gorące pytanie. A jakie w tym temacie? Już za momencik, nie odchodźcie od telewizorów, zaraz się wszyscy przekonamy. W ostatniej części mojego spotkania z państwem dzisiejszego moimi gośćmi byli Aleksander Majewski i Marcin Białek. Dziękuję bardzo. Serdecznie panowie dziękuję i ja również dzisiaj się z państwem żegnam.